Tragiczny wypadek na granicy Rudy Śląskiej i Zabrza. Podczas prac remontowych życie stracił 51-letni mężczyzna, a drugi został ranny, Paweł Jędrusik. Do dramatu doszło w poniedziałkowe popołudnie przy ulicy Wolności na granicy Rudy Śląskiej i Zabrza. To tam przy torowisku pracownicy jednej z firm wykonywali roboty związane z wymianą rur kanalizacyjnych. Podczepili jedną z nich do łyżki koparki. Pojazd stał jednak zbyt blisko torowiska. Tramwaj, który jechał, nie zdążył wyhamować, uderzył w koparkę, którą przesunął, a ta przesuwając się uwolniła podwieszoną rurę, pod którą byli pracownicy. Dwóch pracowników tej firmy, 50-latek i 51-latek, zostali przygniecieni tą rurą kanalizacyjną. Niestety jednego, tego starszego 50-latka, nie udało się uratować. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Ten drugi z urazem nogi trafił do Rudzkiego Szpitala. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.